Mamy dany wykres pewnej funkcji g, i teraz powiedzmy, że chcemy obliczyć granicę przy x dążącym do 6 z lewej strony z funkcji g od x. Chcemy odczytać ją z wykresu. No, i jeżeli wiesz o co chodzi, to zachęcam cię wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. No więc jak chcę obliczyć taką granicę, no to patrzę. Do czego dążą wartości funkcji, kiedy, wtedy, kiedy argument, czyli x zbliża się do 6 z lewej strony. To właśnie oznacza ten minusik, czyli tutaj mamy 6 i teraz patrzymy, jak wartości do czego dążą wartości, jak zbliżamy się z lewej strony. No to popatrzmy w jedynce. No to tutaj mamy gdzieś, nie wiem, 1 i 2, w dwójce no, około 1 i 3 powiedzmy. W trójce, około 1,5. W czwórce, no powiedzmy, 1,8, nie wiem, trudno odczać dokładnie. W piątce to już mamy koło 3 wartość funkcji dla 5,5. No to będziemy mieli gdzieś tutaj, między piątką a szóstką wartość. Dla 5,75 powiedzmy, to wartość funkcji jest gdzieś tutaj, około dziewiątki. No i widzimy, że jak będziemy się dalej zbliżać do szóstki, to te wartości już tutaj wyjeżdżają nam poza obszar tego rysunku i wydaje się, że będą rosły w sposób nieograniczony. To właśnie sugeruje ta pionowa linia zwana asymptotą, że, że wykres tej funkcji będzie tutaj dążyć do tej pionowej linii, czyli jak będziemy się zbliżać do szóstki, to te wartości będą rosnąć w sposób nieograniczony. Więc w tym kontekście czasami spotkacie się z takim określeniem, że tą granicą jest nieskończoność. No ale nieskończoność to nie jest żadna liczba, więc to nie jest właściwa granica, to jest tak zwana granica niewłaściwa, a właściwa granica po prostu nie istnieje. Możemy powiedzieć, że nie istnieje. Że istnieje ewentualnie granica niewłaściwa dobrze, nieskończoność granica niewłaściwa. Granica niewłaściwa, ale właściwa granica nie istnieje. Granica niewłaściwa jest pewnym rozszerzeniem pojęcia granicy, właśnie na nieskończoności. Granica właściwa w sensie skończonej liczby nie istnieje. No dobrze, no to teraz popatrzmy na granicę przy x dążącym do 6 z prawej strony z tej funkcji g. Od x. No to z prawej strony, jak będziemy dążyć, no to tutaj mamy. Powiedzmy w 9 mamy wartość minus 3. Dla 8 mamy minus 3 i nie wiem. Minus 3,3. Tutaj w 7 też mamy coś koło tego. No jak tutaj weźmiemy 6,5, no to mamy gdzieś minus 3,1. Minus 6,25, no to będziemy tutaj około 6, minus 3, nie wiem, 0,5. No i widzimy, że w 6 tutaj to ku... Te wartości dążą do tego, co jest w środku tego kółeczka, tak sugeruje ten wykres, czyli dążą do minus 3. Czyli tą granicą z prawej strony jest minus 3. Gdyby nas ktoś pytał, jaka jest granica funkcji w tym punkcie, no to ta granica nie istnieje, dlatego że z obu stron te granice są różne, a w szczególności granica z lewej strony nie istnieje. Istnieje tylko co najwyżej jako granica niewłaściwa.